Dobry wieczór. Witam serdecznie po raz ostatni w tym tygodniu na wieczorynce, na dobranocce. Dzisiaj krótka opowieść, która mam nadzieję pomoże Ci zobaczyć siebie, myślę, w bardzo ważnym świetle. Otóż do pewnej bardzo mądrej babci przybiegła jej wnuczka. Młoda dziewczyna, nie do końca jeszcze dorosła i dojrzała, bardzo żywiołowa, która wbiegła do domu babci z informacją: babciu, babciu, muszę Ci coś powiedzieć, koniecznie muszę coś Ci opowiedzieć. I wtedy babcia, która była bardzo mądra, powiedziała: wnusiu, a czy Twoja opowieść przechodzi przez trzy sita? Wnuczka się bardzo zdziwiła. Mówi: babciu, o jakich sitach Ty mówisz? Przez jakie sita ma przejść moja opowieść? I babcia mówi: widzisz, bo są trzy sita, przez które trzeba przesiać każdą opowieść. Pierwsze sito to sito prawdy. Mówi, czy Twoja opowieść jest prawdziwa? Wnuczka chwilę pomyślała i powiedziała: no w sumie to nie wiem, bo ktoś mi o tym powiedział i nie wiem w sumie, czy mówił prawdę. Tak mi się wydaje, ale nie mam takiej pewności. A babcia powiedziała: no skoro sito prawdy trochę nie bardzo działa, to może drugie sito będzie pasowało. Mówi, czy Twoja opowieść to jest opowieść, która sprawi jakieś dobro? Wnuczka pomyślała i powiedziała: no chyba nie bardzo, bo to nie jest zbyt piękna opowieść, jest bardzo interesująca i bardzo atrakcyjna, ale nie jest chyba zbyt dobra i raczej żadnego dobra nie wzbudzi. Wtedy babcia zapytała: to może chociaż trzecie sito na coś się nada. Czy ta historia jest do czegokolwiek potrzebna? Wnuczka się zasmuciła i powiedziała: no chyba nie bardzo. Chyba na nic się nikomu ta opowieść nie przyda. Wtedy bardzo mądra babcia powiedziała do swojej wnuczki: skoro ta historia ani nie jest prawdziwa, a przynajmniej nie wiemy, czy jest prawdziwa, ani nie jest dobra i żadne dobro z niej nie płynie, a już na pewno wiemy, że jest nikomu niepotrzebna, to zakopmy ją bardzo głęboko, żeby nikomu nie wyrządziła krzywdy. Czy to, co mówisz, czy to, co opowiadasz, to, co przekazujesz, to, co wychodzi z Twoich ust, mogłoby przejść przez te trzy sita? Czy zawsze jest prawdziwe, czy zawsze jest dobre i czy zawsze jest potrzebne?